Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurwanty. Witamy Was w najnowszym odcinku. Odcinek, który opowie, i chyba od tego możemy zacząć, opowie Wam trochę o zmianach w składach poszczególnych drużyn nie jest to bardzo typowe dla siatkówki, że gdzieś w tych okolicach stycznia i lutego no niby mówi się, że jakieś okienko transferowe jest, ale tych zmian w klubach zazwyczaj w trakcie sezonu bardzo dużych nie ma, no a tu się okazało, że jednak trochę ten ryneczek nie Lidla, a ryneczek Plus Ligi rozgorzał i faktycznie kilka zmian interesujących się, się, się wydarzyło. No i jaki jest finalny rezultat? Michał Masny i Michał Filip Trafili do Wisły Bydgoszcz Piotr Lipiński w przeciwnym kierunku do Aluronu Virtus CMC zawiercie. Tączek Stern najlepiej punktujący do tej pory zawodnik plus ligi, no bo to warte jest odnotowania. Do Halkbanku Ankara, jeśli się nie mylę. Tak jest. Tak, i on pierwszy mecz już Halkbank Ankara dzisiaj rozegrał, ale, ale Tomczek Stern był już w składzie, ale jeszcze, jeszcze nie wystąpił. Jak sam szybko, szybko spojrzałem na, na statystyki pomeczowe no, i jeszcze jeden ruch, czyli z BKS-u Wisły Bydgorz do Sekoresowi Rzeszów, Tomasz Kalębka, za Marcina Możdżonka, o którym mówi się chyba, że może już niestety nie wznowić kariery. Czyli że już być może te problemy z kontuzjami nie pozwolą mu na to, żeby, żeby, żeby karierę kontynuować. prawda to, Filip? Czy takie głosy się pojawiają? Rzeczywiście. Nie wiem, na ile to jest jeszcze poważne, na ile to traktować jako coś dokonanego. Ale wiadomo, że to raczej taki transfer trzeba traktować jako uzupełnienie składu, na pewno pomoc w treningach. To na pewno raczej nie jest na zasadzie, że Resowia potrzebuje wzmocnienia środka siatki postawiona akurat na, na Tomasza Kalemkę. Tak mi się wydaje, że raczej taka jest właśnie potrzeba, że Marcin Możdżonek nie może uczestniczyć nawet w zajęciach rzeszowskiego zespołu. Tak, trochę pokazało też to, że Tomasz Kalębka no, za bandami w tym pierwszym meczu, no bo tro, trochę zmian w Rzeszowie, trochę zmian w Bydgoszczy i właśnie te dwie drużyny spotkały się w ostatniej kolejce Plus Ligi, czy w zasadzie nawet zamknęły ostatnią kolejkę Plus Ligi. Mecz poniedziałkowy no i zwycięstwo 3-2 BKS-u Wisły Bydgoszcz. To było zwycięstwo drugie odniesione w tym sezonie drugie zwycięstwo po tajbreku no i wydaje mi się że jeżeli miałbym powiedzieć czy Wisła Bydgoszcz dobrze wyszła jeżeli chodzi o poziom sportowy na tych transferach no to wydaje mi się że tak no bo i Michał Masny moim zdaniem po w sumie kilku dniach treningów um, był w stanie poprawić grę Wisły Bydgoszcz no a postawa Michała Filipa no to to był jakiś fenomenalny występ i, i za bardzo zasłużona nagroda e, MVP Powiem tak, tak. W pierwszej kolejności, przede wszystkim, z tego co się orientuję, to chyba Tomasz Kalampka i tak w tym meczu zagrać się nie mógł, bo takie było porozumienie między, między klubami. Natomiast jeżeli chodzi o transfery do drużyny do, do z Bydgoszczy, no to też chyba wszystko na jedną kartę postawiono w Bydgoszczy, bo to jest de facto ostatnia szansa na utrzymanie. I teraz, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, no jeżeli teraz wygrają kilka spotkań, no to to jest ich jedyna szansa. Jeżeli nie wygrają spotkań tych czterech pewnie realnie trzech czterech spotkań no to szansy nie będzie no bo ta strata mimo tego zwycięstwa to będzie wynosi 5 pięć, pięć punktów i dwa mecze więcej jeżeli dobrze pamiętam przepraszam, mecze więcej chyba tak i 5 punktów straty więc to jest dalej dość spora strata co, która wydaje się będzie ciężka do odrobienia natomiast transfery bardzo na plus Michomasny Zagrał to, z czego go znamy z dobrych sezonów, czyli tak gra do skrzydeł, do lewego skrzydeł, była szybka, do kuroki, do peszki, a z drugiej strony do Michała Filipa ona była bardzo dokładna, mimo ich relatywnie krótkiego zgrania. No a Filip przeciwko swojej drużynie, który jest wychowankiem, 60% w ataku, no 30 punktów tak się wchodzi z buta do nowej drużyny. Przyzwyczaiłeś się Filip do tego, że wychowankowi ogrywają e, resowie Rzeszów? <grych> no, jeśli wziąć pod uwagę, że Jakub Ziebrowski i ze skry Norbert Huber są wychowankami o no to właściwie w każdej drużynie dałoby się byłego świadkarza sobie znaleźć. Tak serce nie jest takie, rację, że wczoraj takie dyskusje się wczoraj pojawiły, tylko że akurat chyba to nie chodzi o Hubera, tylko o Bartłomieja Mordyla. Tam takim zestawieniu było, No ale w każdym razie w każdym albo okej okay, nie ma, ale zespole plus ligi dałoby się znaleźć świadkarza, który ma przeszłość rzeszowską. Um, no i Michał Filip um zagrał naprawdę doskonały mecz, no też taka, taka charakterystyka tego zawodnika jest, przynajmniej moim zdaniem, zaznaczę tutaj, że no jak idzie, to wychodzi wszystko. Jak nie idzie, to to, to, to to nie idzie w zasadzie nic, w tym meczu wychodziło mu no absolutnie wszystko, no i żadnej różnicy jakościowej względem postawy, nie wiem, Tączka Sterna chyba Bydgoszcz nie widziała, a może nawet powiedziałbym, że, 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 że nieco, nieco lepiej zaprezentował się Michał Filip, no i to jest w sumie też przyczynek do takiej, nie wiem, może dalszej, dalszej dyskusji na temat tego, gdzie mógłby być też Michał Filip, gdyby, gdyby dostał szansę na regularną grę, bo w zasadzie jak do tej pory, to to, to w Warszawie grał regularnie, ale od tego momentu no już, już, już raczej ta rola zmiennika grał momentami więcej, momentami mniej, ale. Ale, ale, ale jak myślicie, czy to, czy to byłby zawodnik, który mógłby, nie wiem, osiągnąć więcej, wycisnąć więcej ze swojej kariery, gdyby grał więcej, czy to jest po prostu odbicie jego potencjału sportowego? A chyba to, co powiedziałeś, że to jest zawodnik, któremu jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, no to jest ciężko. To jest chyba też jego charakterystyka. To jest zawodnik, którego forma często falowała, i myślę, że to przeważało głównie o tym, że. Przyjął zawsze w Radomiu raczej pierwszego atakującego, czy to w postaci y, Maksyma Żygałowa, czy w postaci Karola Butryna. I y, jestem ciekaw, na ile to się powiedzieli w następnych spotkaniach, no bo wiadomo, chodzę pierwszy marzon był drużyny, jestem w łuczniczce, jestem moja była drużyna, też zostałem pożegnany zakładam w Radomie bez żalu. No chcę się pokazać jak najlepszej strony, więc motywacja jest spora. Też y, zastanawiający dla mnie tweet Wojtka Żeńskiego dzisiaj, no bo. Na Twitterze ktoś napisał, że pięknie się przywitał z zbyt gością Michał Filipa, a Wojtek Żański odpisał, że pięknie się przywitał z holą Łuczniczka, a z zbyt gością to pewnie zaraz się przywita. Co, co może to sugerować pewnie jakiś tam dosyć rozrywkowy tryb życia Michała. Czyli może, może, pójść, może pójść w tango, no to może tutaj jakaś przyczyna tego, że, 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 że zawodnik o no, niebotycznej sile i też bardzo, bardzo, bardzo dobrych parametrach, też jeżeli chodzi o nie wiem, skoczność. No drugiego takiego silnego atakującego, no to chyba kafar w ręce Rafała Faryny, tylko no, by, <laughs> mógłby nawiązać rywalizację. Zdecydowanie to będzie czołówka ligowa pod tym względem Michała Filipa. Pytałeś przy tym o to, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby fakt, więcej że grał. Mówię, on myślę, jeszcze ma... że myślę, że byłoby on... dużo lepiej i miałby dużo większą szansę, gdyby grał więcej. Jakoś dziwnie to się układało, że nie stawiali na niego trenerzy. Znaczy Jeszcze jeszcze Właśnie. cały czas, bo to też tak zabrzmiało, jakbym mówił, że no Michał Filip to już jest ukształtowany zawodnik, który nie może się rozwinąć, a to jest 25-26 latek w tym roku. Tak, pomyślałem trochę, czy nie byłoby dobrze w jego przypadku, jeśli widział, że w Plus Lidze niekoniecznie dostaje szansę w wyjściowym składzie, nie pójść drogą na przykład Bartumię, bo Ondzia, który na jeden sezon wybrał się do, na dwa sezony przepraszam, wybrał się do Friedrichshafen, do Witala Heinena. no i wrócił z podstawowym zawodnikiem Benaminka Plus Ligi, ale to taka Dygresja. W każdym razie warunki fizyczne Michał Filip ma bardzo dobre. Przypomniał mi się taki atak z tego meczu. Bydgoście z Resow gdzieś przed okolicę pierwszego metra, więc ręką pokręcić też czasem mu się uda, więc no, myślę, że im więcej gra w pierwszej szóstce, tym ten zawodnik może być jeszcze trochę lepszy. No, o Bydgoszczy opowiedzieliśmy też dobry mecz Peszki. Dobry meczki rogi. Hmm, też dob no, może nie. Michała masnego na pewno. Tak, Michała, Michała masnego, a no to jak już mamy bytgoszcz powiedzmy częściowo omówioną, no to jednak mówię można byłoby ją zamknąć pewnie w stwierdzeniu, że właśnie Michał masny i Michał Filip, co można powiedzieć o grze Resowi Rzeszów. Oj, ja nie... Pod podwodzą, ja wiem, podwodzą, ja wiem, podwodzą, podwodzą nowego trenera. Hmm. Znaczy nowego. No. Tym razem już, już już pierwszego, a nie drugiego trenera. Wojciech. Jak pozwolisz Filip? To może moje parę przemyśleń na początek. Jasne. Uderzające dla mnie były czasy resowi, bo miałem takie wrażenie, że to, co mówi Wojciech Serafin, to, to sobie mówi, no, że tak powiem, mówi, a czy czy, on, czy, czy to znajdowało odwiedzienie na boisku, no miałem wrażenie zupełnie odwrotne, bo i poza przyzwoity momentami z bigniem Batmanem, to naprawdę to nie wyglądało najlepiej, bo skuteczność skrzydłowych z lewego skrzydła nie wiem, na poziomie 30 paru procent zrezygnowany Nikolas Hawk. Marcin komenda wybierając najprostsze rozwiązania. No i dla, dla mnie jakby takim kolejnym podsumowaniem tego sezonu wykonania drużyny z Rzeszowa to jest pierwszy set. No jakby nie wyobrażam sobie. Wypuszczenia przewagi dwupunktowej z Bydgoszczu u nich. Kiedy widać było, że Bedgosz też jest mocno podekscytowany i też gra na dużych emocjach. No, Resowia jeszcze dwa trzy lata temu, by nie wypuściła tego nigdy z rąk i ten pierwszy set tak naprawdę ustawił cały mecz, moim zdaniem. Powiedziałeś, że jasnym punktem tego spotkania po stronie Rzeszowian był zbigniew Bartman, ale muszę jeszcze wspomnieć o postawie Bartłomie Lemańskiego. Rzadko się zdarza. Mecz, w którym środkowy dostaje 25 do ataku. Bartek skończył 15 z 20, a pamiętam taką sytuację chyba z czwartego seta, bodajże, gdzie komenda zagrał trzy kolejne piłki do Lemańskiego, z czego wszystkie trzy moim zdaniem były. Więc jeszcze, gdyby chociaż dwie z tych piłek były lepsze, no to skończyłyby mecz w okolicach 17 z 20 piłek skończonych. Do tego jeszcze ciągle rozwijająca się zagrywka z wyskoku, także no na pewno cztery bardzo dobry mecz Bartka Lemańskiego. No i poza. A Bartek Lemański w bloku, ten dwa punkty. Nowe bloki, ale faktycznie, jeśli chodzi o reakcję, jeśli chodzi o czytanie gry rozgrywającego, to myślę, że tutaj jest na pewno pole do poprawy. Tak, no, jak na razie, jak na razie zdecydowanie te aspekty ofensywne są uwypuklone w, w grze Bartomia Alemańskiego. No, ale zgadzam się, że faktycznie, no, taki wynik 15 na 20 i w sumie tylko raz zablokowany, więc on ani razu żadnego błędu, żadnego błędu nie popełnił. W zasadzie wystarczało, że trochę jak z Dim Dimą Muserskim, no to wystawiasz piłkę na zasięgu, no i bijesz z góry na dół i w zasadzie Bartłomiej Lemański z, z góry na dół faktycznie uderzał. Z tą zagrywką no to też jest chyba coraz lepiej, no bo przynajmniej wprowadził do repertuaru, do repertuaru at zagrywkę atakującą, co znowu no dla tak wysokich zawodników też niekoniecznie jest regułą, no, a wiem też, że często ci wysocy zawodnicy mają gdzieś tam problemy albo koordynacyjne, albo potem niestety pojawiają się problemy zdrowotne, gdy oni próbują tej zagrywki z wyskoku. Mam nadzieję, że to nie będzie przypadek Bartomia Alemańskiego, no bo wygląda Chociaż to. Obiecująco. W sobie sobie pomyślałem o takich najwyższych środkowych, bądźmy sobie Simona Muserskiego, choćby Maxuela Holtam to, to są zawodnicy wysocy, ale też... Potrafiący co, ale dobrze, ale sobie radzić. Ale, ale, no, ale z drugiej strony, no jak ja pamiętam, jak Marcin Możdżonek w barwach jeszcze PZU AZS Olsztyn czy, czy, czy Mlek Polu jeszcze z lat 10 temu próbował raz na jakiś czas zagrywkę z wyskoku wykonać, to, to miałem obawy, że przy każdym, przy każdym podejściu miałem trochę obawy, że on się połamie. I, I tutaj tutaj, tych obaw. Sprawy koordynacyjne to na pewno nie jest prosta sprawa, taka zagrywka, no, ale Tak, tak. No, ale, i ale... w przypadku to tak. całkiem nieźle to wyglądać. Tak, e, podobnie jak ten, podobnie jak gdzieś tam Nicolas Houk, no on też miał w tym meczu momenty lepsze i momenty gorsze. No ten pierwszy set na przykład bardzo udany, no w zasadzie prawie że wszystko, wszystko wychodziło, no ale jednak też tej stabilnej formy, stabilnej formy Kanadyjczyk też utrzymać nie, nie może. A... Myślę, że Nikolas Hokes z stoczni Szczecin, a Zasekor Resowir są zupełnie dwie inne Ta, postaci? Tak, dokładnie to chciałem na niekorzyść nie jego gry właśnie w Rzeszowie. No i panowie, teraz, co waszym zdaniem się wydarzy? Czy sięgniemy po. No wolny jest chociażby Juliani, który wydaje mi się, że może być chętny podjęcie pierwszego takiego wyzwania w Polsce. Czy myślicie, że wybierzemy kogoś z, z włoskiej czołówki, czy też damy dograć na sezon do końca Wojciechowi Srafinowi? no ale te playoffy no wyraźnie uciekają. Kwestia finansowa na pewno jest pierwsza do rozważenia. A myślę, że akurat wczorajszy mecz Resowi podbił ewentualną stawkę przyszłego szkolenia w Casekoresowi. Na plus, na pewno sytuacja w Lidze, gdzie jeszcze Wrysowia może do tych playoffów bądź co bądź awansować. Ale to, co do tej pory się dzieje właśnie z Grożeszowiem, no to jest dosyć dużym poletkiem do uporządkowania. Więc nowy trener na pewno nie miałby prostej. Sytuacji. Myślę, że Resowia powinna kogoś poszukać mimo wszystko, no bo mm. do tej pory Wojciech Serafin w roli pierwszego szkoleniowca mógł sprawdzić, się tylko chyba w krótkim okresie czasu. Wydaje mi się, że jako jest. selekcjoner kadry U23 Polski i przez sezonem 17-18 ob zespół z Kielc na poziomie plus Digi i w grudniu został zwolniony, więc to jest bardzo nieduże doświadczenie w roli pierwszego szkoleniowca, dlatego myślę, że należałoby jednak kogoś poszukać. Wspomniałeś chyba o. Giuliani, ma chociażby wolni są trenerzy jak Lorenzo Bernardi czy Raul Lozano, chociaż No tak, tylko że no to też jest. Ja, jeszcze tutaj jeden, jeden punkt dodając do, do, tej, do tej dyskusji, którą rozpoczęliście panowie, no to w tym momencie zaczyna się ten targ na rynku transferowym już w perspektywie tego sezonu 2020-2021. A no i teraz pytanie, no czy Wojciech Serafin ma budować drużynę na kolejny sezon czy nie? No, nie no, no bo, nie, no bo no bo tak, no bo albo Wojciech Serafin jest bo teraz trochę trochę wygląda to tak, no albo Wojciech Serafin ma dograć sezon do końca i w końcu, i ma powiedzmy pokazać, że jest w stanie się utrzymać na pozycji pierwszego trenera i już teraz będzie wybierał sobie zawodników na kolejny sezon, no bo ten sezon resowi no, wiecie, no to też nie jest tak. W no, Rysowie ma 20 punktów, zawiercie 21, Olsztyn na ósmym miejscu e, też punktów 20, I, więc, więc jest bardzo, bardzo ciasno i w zasadzie cały czas jeszcze do playoffów mogą się dostać. Czy w tych playoffach coś działają, nie powiem, ale to jest właśnie dla mnie kluczowe pytanie. Czy Wojciech Serafin ma już teraz budować drużynę? Podobne pytanie mam z postacią Daniela Castellaniego. Czy Daniel Castellani przychodzi do Olsztyna jako strażak? Czy on już tu i teraz ma zacząć zastanawiać się nad tym, jak chce, żeby wyglądała ta drużyna w przyszłym sezonie? No bo jeżeli... jak ty myślisz? Mm, no, nie, nie, dzisiaj był, dzisiaj został udostępniony nagranie tam AZS na fali, taki powiedzmy gdzieś tam co, co, co tygodniowe, czy tam co dwutygodniowe, taki program w Radiu Uniwersyteckim Olsztyńskim UWMFM. No i nie, nie, nie padło niestety to pytanie o to, jak długi kontrakt ma Daniel Castellani. Ja uważam, że jeżeli Daniel Castellani przychodziłby tylko po to, żeby tu i teraz ratować sezon trochę rozpaczliwie, to uważam, że, że ta zmiana po prostu nie ma sensu, bo wolałbym już wtedy mieć Mirzejewskiego. Szczerze przyznam, takie jest moje zdanie i podobnie trochę widzę, widzę kwestię Wojtka Serafina. No. Albo, albo nowy trener, A, albo to, bo Może być też sytuacja odwrotna, czyli w przypadku Orsztyna być może okaże się, że Daniel Castellani jest do końca się z nim e, Olsztyn rozstanie, a w przypadku Wojciecha Serafina może być tak, że dostał czas na spokojną pracę do końca sezonu, niezależnie od tego, co się będzie działo, a z kolei prezes Ignaczek w tym czasie dogaduje się z nowym szkoleniowcem i z nowym szkoleniowcem uskłada, ustala kadrę na przyszły sezon. może. Otóż tu już roś z kolei takie myślenie. Nie wiem, to... <gry> Znaczy, no, ty, tydzień nie wiem, Nie, temu, nie. Że tydzień tydzień temu. zostanie na przyszły sezon w, tak, w roli Natomiast dwie rzeczy, które bardzo są dla mnie ważne. Bo po pierwsze, rozmawialiśmy tydzień, tydzień temu. Niesamowicie ja doceniam inwestorów prywatnych w sporcie, bo de facto na tym powinien się opierać sport w normalnie funkcjonujących w gospodarkach, że opiera się na podmiotach podmiotach prywatnych, tak? I fajnie, że Asseco sponsoruje że tak, jest mocnym no to, 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 to nie są igrzyska finansowane, wiesz, przez państwo. To nie jest tak, że jest dokładnie, sobie koloseum nie, i sobie państwo organizuje dokładnie. zabawę, no. Dokładnie. A druga rzecz, frekwencja na podpromy zawsze była najwyższa widzę. i dalej, na w tym sezonie, chyba z tego, co widziałem dane statystyczne, jest jedna z wyższych, tak? No potencjalnie Gdańsk dorównuje, no ale ma nieporównywalnie większą halę do dyspozycji, która, którą miasto mu udostępnia, więc no musimy dbać o ten ośrodek. My możemy pieoczyć, możemy nie wiem, życzyć się resowi tego, żeby nie wygrywała mistrzostwa, to jest jasne. Natomiast na pewno w interesie ligi jest silna resowie. No To nie ma wątpliwości dla mnie. Tak, no i pytanie, czy tę silną resowie no, będzie budować Wojtek Serafin? No bo ja też widzę tutaj pewne zagrożenie. No, jeżeli gdzieś będzie trener, z którym dogada się Krzysztof Ignaczak od, nie wiem, przyszłego sezonu. A to co, to, to gdzieś równolegle Wojtek Serafin będzie sobie układał drużynę, a, a będą trwały negocjacje trochę za jego plecami z zawodnikami z obecnej kadry. Że nie wiem, ten zostanie, ten nie zostanie, a Serafin, no co, co powie zawodnikowi? No słuchaj, no, no taka jest decyzja już nawet nie moja nowego trenera, no to nie wiem, czy to by będzie czy to by specjalnie sprzyjało odbudowie chyba dość padłej atmosfery w drużynie, no bo, bo, bo nie wygląda to jakoś. Środkówko się nie kończy na tym sezonie, więc zawodnicy będą na pewno chcieli się pokazać mimo wszystko z dobrej strony, żeby ewentualnie znaleźć nowego pracodawcę, także to, to też jest taka kwestia. No to na pewno, to na pewno prawda. No, tak czy inaczej, tu i teraz yy, zaczynają się, zaczyna się już te tar targowisko. A, ciekaw jestem, jak te składy na przyszły sezon... time. Tak, ciekaw jestem, ciekaw jestem jak, czy crunch time, jak to też niektórzy mówią w tych, tych negocjacjach nie, transferowych i bardzo jestem ciekaw jak to jak te składy się poukładają na kolejny sezon no ale tu i teraz no mieliśmy taką sytuację w której no doszło do zmiany rozgrywającego w Bydgoszczy, mamy zmianę trenera w Olsztynie, mamy zmianę trenera w Rzeszowie no a nie ma tej zmiany w zawierciu i po dżingielku myślę, że możemy porozmawiać trochę o drużynie Aluronu Virtu CMC szósty set no i tutaj sytuacja trochę inaczej rozegrana przez prezesa Kryspina Barana. On tutaj był chyba tym decydentem finalnym. On zdecydował się, że Mark Lebediew dalej będzie kontynuował swoją pracę jako pierwszy szkoleniowiec. Piotr Lipiński z Bydgoszczy przybył, jak na razie w roli drugiego rozgrywającego. Być może, nie wiem, czy to jest stan docelowy, czy jest stanem przejściowym. No ale ten pierwszy mecz w Pucharze Challenge z drużyną turecką pokazał, że... Jak na razie, jak to też sam zresztą prezes powiedział, pacjent żyje po tej operacji, która wydawała się być może mm, trochę kontrowersyjna. Może tak. Mnie to też całkiem nieźle wyglądało zawiercie, zwłaszcza w ataku, bo 50% i wasterstw po stronie, jeśli to przykład rozgrywającego, to całkiem niezłe wskaźniki jak na jako pierwszy cypa do Sandra. Zastanawiam się, czy to będzie długofalowe rozwiązanie. No bo niedawno Masny dostał polską licencję i, i to mocno ułatwiło sprawę wyboru składu. Teraz, jeśli będzie grał do Sandra, no to już na przykład w, w Warszawie nie mógł grać do Koga. Także to też trochę taka dodatkowa komplikacja po raz kolejny w zawierciu się pojawia. Tak. Ja, panowie też mnie zastanawia o tej zmiany. No bo. Jakub Radomski opublikował artykuł, że rozważano zmiany również e, szodzi na, na masnego. I zastanawiam się, tak szczerze powiedziawszy, jaka jest filozofia tych zmian. Dlaczego? Znaczy, ja wiem, że mówimy o zawodnikach dostępnych, tak, ale z jednej strony rozważamy szodziego jako którego? Drugiego? Pierwszego? Obcokrajowców, tak? Po, potem jest Lipiński. Okej, okay, on jest Polakiem, no ale znamy jego charakterystykę i wiek. No, nie widzę sensu w tych zmianach. Jakby ja rozumiem, okej. Okay, może to jest nowy impuls dla drużyny z mojego rozgrywającego, tak, ale byle na kogo? No trochę, trochę to wyglądało tak jakby, no nie wiem, no to była decyzja no albo Masny, albo Lebiediew no i to było tak, że jak już... Z drugiej strony właśnie, jeżeli, jeżeli właśnie posta... jakby zdiagnozowano, nie mam pewności, czy tak było, jeżeli zdiagnozowano, że problemem zawiercia jest Masny, no to każde rozwiązanie, które jakby go z klubu wypchnęło, no to... Trzeba by je było rozważyć. No, i... znaczy, wiesz co? No, no, ok, ale w sytuacji, w której następca daje no, porównywalny poziom sportowy. No e, i, i, póki co, I póki co Dosancz nie wygląda źle, no ta gra nie wygląda źle. No, ja mogę trochę, nie wiem, podśmiechiwać się z tego, że czasem to jego odbicie palcami wygląda na dość pokraczne, e, ale nie zmienia to faktu, że, że, że mówię, że z Turkami mecz bardzo udany i to w zasadzie wszędzie, no i tam jakoś naprawdę wspaniałą skuteczność i efektywność dru cała drużyna utrzymała. No nie sposób, żeby rozgrywający nie był tutaj mm, czynnikiem, który na pewno w tym pomógł. Plus no czy jednak na pewno ma i lepszy blok, i, i, i ma lepszą zagrywkę, i myślę, że też potrafi, nie wiem, częściej uderzyć z drugiej piłki. No to są takie rzeczy poboczne, ale ale, ale cały czas istotne. No a, ale, ale czy to jest lepszy rozgrywający od Masnego? Nie wiem. No, ale z drugiej strony, czasem no, musisz podjąć trudną decyzję personalną, żeby cała drużyna grała lepiej. No bo to pytanie, czy, czy koniecznie będziesz trzymać Michała Masnego w sytuacji, w której, w której powoduje, nie wiem, na przykład nie, wiem, jego charakter. No to też nie chcę, nie chcę wchodzić tutaj w jakieś tematy. Hmm, tematy, wiecie, no tego, czy, czy to jest charakterny zawodnik, bo wszyscy wiemy, że to jest charakterny zawodnik. No ale jeżeli faktycznie Atmosfera w drużynie była nieciekawa przed tym transferem, a teraz coś się w niej poprawiło, no to przynajmniej teraz mogą razem wszyscy ramię w ramię, jako jedna drużyna, iść do przodu i, 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 się, i się rozwijać. A może masny po prostu blokował gdzieś te, te, te możliwości rozwoju. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tak, ale wiesz, znowu wchodzimy w znowu temat limitów, co. Krajowców mamy trzech zawodników. Jeżeli będziemy grać rozgrywającym australijskim plus Bułgar i Portugalczyk na przyjęciu, no to nie mamy tak. Nie mamy libero i nie mamy środko środkowego z zagranicy. Tak czy Automatycznie mamy de facto dwóch zawodników, którzy są zupełnie niezdatni do gry. Tak i to jest, i to jest bardzo duży problem no i też w tym, w, w tym kontekście zaskakuje to, że jednak tak uparcie parę pęczew Ferreira tutaj wystawia i promuje zwłaszcza biorąc pod Marta uwagę Bredy. skuteczność Nikołaja Pęczewa z Warszawy, gdzie skończył chyba tylko dwa ataki z kilkunastu na więc to jest no zadziwiająca sytuacja. Tak, no nie, nie, nie szło mu i, i w sumie to też było trochę zaskakujące, że nie szukał australijski trener nieco innych rozwiązań. Mm, no ale no te rozwiązania ma, jakby to też jest tak, że jest na no, tyle komfortowej sytuacji, że on jeszcze może, może rotować. No i tak trochę zaczęliście ten temat meczu z Warszawą, no to, to nie ten mecz nie wyglądał tak źle wcale, mm, no bo tak, ten mecz pucharowy ok, bardzo udane zwycięstwo 3-0 w Dąbrowie Górniczej Zawiercia, no bo tam muszą rozgrywać swoje mecze. No ten mecz z Warszawą też no, nie wyglądał wcale tak źle. No ale jeżeli jest taka scenka rodzajowa, że no, idzie zagrywka 124 na godzinę i Damian Wojtaszek to przyjmuje w sumie w, gdzieś tam do 3-4 metra, no to, to bardzo ciężko gra się z obecnie i to wszystkim drużynom z miejsc 5-14, bardzo trudno się gra ze wszystkimi drużynami z miejsc 1-4. No, ostatnie 20 spotkań rozegranych przez drużyny 1-4. To jest 19 zwycięstw w meczach 5 z pozostałymi rywalami w lidze, czyli od miejsc 5-14 to jest 19 zwycięstw i chyba 56 na 60 punktów możliwych do zdobycia. Tak, i z tego aż 13 wyników to 3 do 0. Tak, i no i jak walczyć, w sensie, czy, bo, bo to znowu się może powtarzamy, bo w poprzednim odcinku też o tym rozmawialiśmy, no ale. Ale no to, to chyba jednak jest to zaskoczenie. Chyba jednak spodziewałem się tego, że, że takie zawiercie. Bo pamiętacie jeszcze w, na początku sezonu obecnego, gdzieś tam, która to była piąta kolejka, gdy do zawiercia przyjeżdżała Warszawa, no to to był jeden z. Naj... Sami nawet mówiliśmy o tym, że to było jedno z najlepszych spotkań na tamten czas ligowych. No I, i Zakończony tybreakiem, jak dobrze pamiętam. Tak, zakończony tie tak, No to to jest jedna z tych chyba dwóch strat punktów Warszawy w całym sezonie z tymi, ty, ty, z tymi drużynami od piątego miejsca w dół. No i, no i nagle mija w sumie kilka miesięcy i Zawiercie, i Warszawa są już w zupełnie innych miejscach. No, i teraz pytanie: Czy to Warszawa tak się poprawiła od tego poprzedniego meczu, czy może jednak jest trochę tak, że siadła, siadł poziom gry tych, tych drużyn z dołu TB? Opcją moim zdaniem C, tu jest, wiesz? Czyli obie, obie, obie odpowiedzi są prawidłowe: no bo mamy absolutnie bardzo stabilizację dużą po stronie Warszawy, to co mówiliśmy. Lewe skrzydło, które daje ogromny komfort na przyjęciu, nieważne kto zagra z przodu, ten daje dużo jakości, i z prawej strony daje dużo jakości. Wrócił udrys, też zagrał bardzo dobry męcz. A drużyny z dołu, no się mega męczą. Każdy ma jakieś swoje wewnętrzne problemy. Gdzieindziej to są kontuzje, gdzie to są kwestie. De facto, formy jakichś też, może ewentualnych wewnętrznych sporów czy konfliktów. I de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której cztery drużyny, poza delikatnym kryzysem, kędzierzyna od razu po przerwie eliminacyjnej, z konfrontacji z tym, że każda drużyna ma swoje problemy albo w formie zawodników, albo ze zdrowiem. Czy też mam taką teorię, że w sumie najprościej jest układać zespół dobrze grający z siatkarzy bardzo dobrych indywidualnie, a takich najwięcej można by znaleźć właśnie w zespołach czołowej czwórki. Z kolei pozostałe zespoły, czyli od miejsc 5 do końca tabeli, chyba najbardziej płacą za to, ile jest grania i chociażby za to, że była przerwa na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk, czyli mając dużo wyjazdów, mając dużo dni, gdzie nie da się trenować, to trudniej jest zawodników trochę gorszych jakościowo zbudować dobrze funkcjonujący zespół. to jest moim zdaniem główna przyczyna tego, co powiedzieliśmy trochę w ostatnim odcinku, że ponad połowa ligi jest bez formy. No, nie wiem, no, moje, zdanie, moje zdanie jest takie, że no, raczej, moim zdaniem, Warszawa, oczywiście, no, tam różnica jest w Arturze Udrysie. Jakby jeżeli chodzi o personalia w Warszawie, tak? no bo tam cała reszta w zasadzie bez, bez zmian względem tego początku sezonu. Nie sądzę, żeby Artur Udrys aż taką różnicę jakościową zrobił. Aczkolwiek względem powiedzmy tej Warszawy z początku sezonu, chociaż to był jego bardzo dobry mecz, to trzeba przyznać. Chyba najlepszy jak do tej pory w werwie w, w Warszawa. No to jednak może wydaje się mi się, przed świętami. tak, tak, no tak, no to chodzi o to, że on powiedzmy on nie, nie, nie wszedł z rozpędu do ligi, tylko gdzieś tam trochę też tych problemów z kontuzjami na początku i rotacje powodują, że, 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 że nie oglądaliśmy go, nie wiem, grającego od deski do deski, no ale może faktycznie wyższa jakość zawodników, no ale mimo wszystko, no to też mnie zadziwia, no bo jednak no, Mówimy o Ferejrze, który w zeszłym sezonie na przykład grał bardzo dobrze, mamy Malinowskiego, który w zeszłym sezonie grał bardzo dobrze, no w zasadzie w każdej z drużyn, tam od miejsc 5 w dół, moglibyśmy znaleźć zawodników, którzy faktycznie mogliby te drużyny ciągnąć za uszy, a tutaj nagle się okazuje, że, że, że na poziom no niebotyczny te cztery drużyny, yy, które pr prowadzą w tym momencie w lidze, czyli właśnie Warszawa, Zaksa, Skra i Jastrzębski Węgiel, no odjechały bardzo, bardzo znacząco i, no i mam nadzieję, że może trochę ten poziom jeszcze się przed play zbliży, no bo jeżeli się nie zbliży, no to w zasadzie szykuje nam się bardzo szybki ćwierćfinał i tutaj raczej bez... Ale wiesz co, mówisz o tym, a z drugiej strony mamy Puchar Polski, gdzie nie ma jednej z tych czterech drużyn, więc... Tak, to... bo, bo, Gdańsk, bo Gdańsk, okay. Gdańsk wydaje się być jedyną drużyną pośrednią. Tak mi się wydaje, w tym momencie, jedyną drużyną... Z Halabą, z Halabą, tak, tak, tak bo jak oczywiście. nie mają w tym sensie problemy spore. Oczywiście, co, co, co jest może zaskoczeniem, a... no i może co, może dżingielek i jeszcze o Olsztyn-Gdańsk, może tak szybko? Co wy na to? No, a potem pozostałe mecze wtedy. Potem, a no potem, tak, po, tak. potem pozostałe mecze, no chyba, no nie mówię, nie musimy się jakoś bardzo mocno skupiać nad meczem w Olsztynie, no ale jako, że był to debiut Daniela Castellaniego, no to, to może kilka zdań chociaż poświęcimy szósty set. No i właśnie, debiut Daniela Castellaniego w roli trenera pierwszego Indykpolu AZS-u Olsztyn. Debiut nieudany, nowa miotła nie pomogła. No, żeby ta nowa miotła pomogła, no to chyba musiałaby być, nie wiem, jakimś odkurzaczem przemysłowym, a nie miotło. Bo jednak bardzo, tak. dużo, bardzo dużo złego i bardzo dużo problemów cały czas w, w grze AZS-u Olsztyn. I w zasadzie drużyna, która przyszła, przyjechała do Olsztyna wyszła na boisko i po prostu poddała Olsztyn presji na zagrywce, pokazała wszystkie problemy Olsztyna, z którymi jak na razie się borykają, no w tym składzie personelu. To jest też prawda, jest taka, że Daniel Castellani przybył, nie wiem, dobę przed meczem, półtorej doby przed meczem, nie wiem, czy był jeden trening poprowadzony. Nie, no więc... tak, oczywiście, to to, to śmieje się, że czasem jest tak, że, 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 że w Ekstraklasie też bardzo podobnie czasem to wygląda, że... A że przychodzi jakiś tam trener i w sumie nawet nie zdąży dwóch treningów zrobić, no a nagle zawodnicy, nie wiem, są w stanie trochę więcej z siebie wykrzesać. No tutaj, jakby samo to, że jest nowy trener i gdzieś nowy impuls do pracy Olsztynowi nie pomogły. To chyba nie pomógł też Wojtkowi Żyńskiemu, no, bo to był dość jego mocno przeciętny mecz. On nawet sam dość krytycznie po meczu napisał na Twitterze, że chyba tylko musi posłuchać rady Michała Probierza ze słynnego meczu Legii z Krakowią, wrócić do domu i, i, i coś tam... I spożyć trunek. Tak. Dokładnie, a, a z drugiej strony Gdańsk jest dosyć stabilny, tak jak mówiliśmy chwilę temu. Z Paweł Halabą jest zabezpieczone przyjęcie. On jest, jest odejście od Bartka Filipiaka. Oni praktycznie każdy mecz w tym sezonie grają na około 50% no hmm. i bardzo dobrze się rozwija Marcin Janusz nawet były takie takie, patrząc na niego rok temu u Anastaziego, a teraz, jak pracuje z Michałem Winiarskim, to duża jest różnica na plus w tym sezonie Marcina Janusza. I hmm, chyba na ten moment on hmm, chyba. Jest, jest dla mnie pierwszym kandydatem do gry w Lidze Narodów wręcz. Tak bym powiedział oczywiście zakładając, że, że Łomaci i Drzyska będą wtedy bardziej odpoczywać. Filip, tak, to to oglądałeś mecz? Pierwsza myśl jest taka, że jeśli przyjdzie nam za jakiś czas oceniać, podsumowywać pracę Daniela Castraniego w Olsztynie, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, żeby ten pierwszy mecz pod jego wodzą w ogóle wyciągnąć przed nawias. No bo czego można oczekiwać od Daniela Castraniego, skoro on prawdopodobnie nawet Mniej więcej niż jeden trening mógł przeprowadzić, więc. Tak, tam no. w, nie, wiem, nie, wiem, czy, nie wiem, czy nawet jeden przeprowadził e, właśnie w te, tym. No właśnie, no, tym, tym gorzej, tym trudniej. Trudniejsza była ta sytuacja dla niego, także w ogóle bym tu jakoś nie, nie wyciągał wniosku po tym spotkaniu. A że Olsztyn, prezentując się przez kilka spotkań, dalej się prezentował słabo, no to nie jest dla mnie zaskakującego. Jeśli graliby może nie aż tak dobrze zorganizowaną drużynę jak Gdańsk jeszcze z Pawłem Halabu, to być może. Byłoby to bardziej wyrównane widowisko. A to, co zobaczyliśmy, nie było dla mnie niczym zaskakującym. No właśnie, te, te też tak uważam. I w tym momencie no, problemów Olsztyna jest tak dużo, że, że, że ciekaw jestem, od czego Kastellani zacznie. No, bo tak, przyjęcie słabe, mimo wydawałoby się, nie wiem, Andringi czy Miki, którzy raczej z tym elementem radzili sobie zazwyczaj nieźle. No i, no i Żurek, no, który może nie gra najlepszego sezonu, no, ale, ale, ale w jakiejś tam formie no. fizycznej potrafiłby grać lepiej. No i też bardzo schematyczna gra, no bo coś, co jeszcze w poprzednich kilku spotkaniach w miarę wyglądało, czyli tam powiedzmy Wojtek Żeliński mocno obciążony, ale jednak skuteczny, no to w momencie, w którym Wojciech Żeliński tę skuteczność stracił, to w zasadzie tych opcji ofensywnych Pawła Wojckiego też nie ma dużo i to dla mnie była taka właśnie różnica podstawowa pomiędzy Gdańskiem a Olsztynem, że poza zagrywką, którą Gdańsk po prostu no, rozstrzeliwał Olsztyn, to po prostu to, że, że Janusz w zasadzie mógł każdą strefę grać. No i grał. Trochę, trochę dołożył shot, halaba najlepiej punktujący, 14 chyba punktów, 13 Filipiak, jeśli dobrze pamiętam. Hmm, tutaj raz na jakiś czas wrzutki do Pablo Krera. No ogólnie w zasadzie w każdym elemencie Gdańsk był lepszy i, 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 i znowu wracamy do tego. No jeżeli w pierwszej rundzie Indyk Polazetes ten mógł zagrać z Gdańskiem mecz równy, to teraz wydaje mi się, że Gdańsk. No zagrał ciutkę lepiej niż w pierwszej rundzie, no a Olsztyn jednak zdecydowanie, zdecydowanie słabiej. No i jak myślicie, czy Olsztyn jeszcze będzie w stanie się dźwignąć gdzieś do tej ósemki, czy, czy nie? Albo inaczej, czy po prostu poprawić poziom gry? Hadrawa, hadrawa, ponoć, hadrawa ponoć za kilka dni ma być jak to sobie gdzieś tam wynotowałem z właśnie tego nagrania AZS na fali z Danielem Castellanim, które dzisiaj się pojawiło że za kilka dni ma być już zdrowy. Nie wiem, czy to będzie oznaczać formę sportową, ale już gotowy do, do gry, więc powoli wraca, no ale, ale czy, czy, czy wszystko można na Czechu oprzeć i czy to będzie zbawca, to tego to nie wiem. No właśnie to są dwa czynniki, które ja widzę po stronie takich sytuacji, że poprawią grę Olsztyna, czyli właśnie powrót Jana Hadrawy, co spowoduje, że Wojciech Szaliński wróci na swoją nominalną pozycję. Co już da chociażby możliwość jakiegoś odejścia na przyjęciu, gdzie zmiennikiem jedynym nie będzie Sokołowski, który do tej pory jakiś dobry zmian nie notuje, a będzie ktoś z trójki Żaliński Mika Andringa. To już da jakieś pole manewru. No i myślę, że z czasem zaprocentuje współpraca z wysokiej klasy szkoleniowcem, jakim jest Daniel Castellani. Chociaż faktycznie on dawno nic nie wygrał, ale, ale na pewno jego no, klasie nie powinniśmy mieć w, wątpliwości co do tego. Także. Czas i powrót hadrawy. To są dwa czynniki, które mogą olżon do playoffów doprowadzić, bo w przypadku jak wielu też zespołów jest tak, że ta sytuacja w tabeli jeszcze nie jest dramatyczna. Kuba, Twoje zdanie? Bo jakby zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Filip, to dokładnie to, miał, gdyby miał mówić od początku, no, no on powiedział to. to samo. Także dajmy czas i zobaczymy. Natomiast paradoksalnie tego czasu jest coraz mniej. Duża odpowiedź, moim zdaniem, będzie teraz w weekend, już w tej piersi, prawdziwej kolejce, kiedy parę dni będziemy mógł popracować tak, no i Chociaż kolejka niełatwa, bo wyjazd do Warszawy. Tak, wyjazd do Warszawy, który no raczej. Punktodajny nie będzie, ale no to, to nie jest tak naprawdę w tym momencie tylko kwestia zdobywanych punktów, a też tego, czy poziom prezentowany przez drużynę idzie w górę. No jeżeli będzie szedł w górę, no to, to Kastelani będzie mógł tak, sobie ten jeśli, z Warszawą Jeśli zapisać. Z Olsztyn zaprezentuje się na tle Warszawy tak, jak zaprezentowało się zawiercie, to myślę, że będzie pozytywny symptom. No i myślę, że tego, tego drużynie Daniela Kastelaniego i samemu Danielowi Kastelaniemu możemy możemy życzyć no i teraz chyba co, to może jakieś tam pokrótce dwa, trzy zdania o każdym z ze, ze pozostałych spotkań tej kolejki plus ligi szósty set to od czego zaczęliśmy Te, który tam mecz w piątek miał miejsce jako pierwszy bo tam chyba od, od, od piątku kolejka się zaczynała Pamiętacie, czy już, czy już zapomnieliście? No, ten gdańsk no to mieliśmy tak, no to 3 tak. Do 0, olsztyn, olsztyn, tak, olsztyn Gdański i dalej mieliśmy MKS Będzin. Mieliśmy pokaz gry w Bełchatowie. Przyjechał tak. Benzin, który miał swoje nadzieje. Przepraszam, Skra przyjechała do, do Sosnowca, a Będzin miał swoje nadzieje, że w tej hali zrobi trochę krzywdy Skrze. No skończyło się na 3 zera i, i Skrze, która jest w tej chwili chyba w najlepszej formie. Zderzenie hmm, ze ścianą. Drużyn. Zderzenie Dokładnie. ze ścianą. Tak, Ty, jak pamiętam, że liczyłeś tę liczbę, liczbę meczów wygranych przez Kretsch 3 do zera po kolei? To znaczy... To, to znaczy... Akurat patrzyłem, jak to wygląda w poszczególnych kolejkach. Tam te kolejki trochę się mieszały, trochę było tych spotkań przekładanych, zaległych. No ale to gdzieś tam wyszło, że zdecydowana z nie wiem, chyba z 5, 6 czy 7 spotkań w lidze, to PGS Grabochatu wygrała właśnie 3 do 0. Jeżeli licząc tak kolejka po kolejce, więc, więc forma naprawdę, naprawdę świetna i w zasadzie, kto by tam nie przyjechał, no to dostajesz albo, inaczej kto by nie przyjechał do hatowa i gdzie by był Hatów, nie przyjechał, to w zasadzie bardzo szybkiego łupnia dostaje i, i znowu kolejny mecz, bardzo dobry mecz Mariusza Wlazłego, któremu chyba ewidentnie służy to, że ma odejście w postaci Duszana Petkowicza na swojej pozycji. Nie to że warto podkreślenia, że Michał Mieszko Gogol nie trzyma się żelatnej szóstki, tylko w miarę możliwości starać chociażby Hubera i Robert Milczarek pojawia się na parkiecie. Też wspomniałem przy Ciebie, chociażby Duszan Petkowicz. W sobotę kolejne spotkania, tak? Najpierw wizyta w Suwałkach drużyny z Jastrzębia. No i myślę, że warto o tym meczu powiedzieć pod kątem tego, że Pierwszy set strzeba 99% skuteczności w ataku. No to robi ogromne wrażenie i też pokazuje jak w swojej hali Suwałki, które też kopały zagrywką, jak bezradne były wobec tej siły ofensywnej drużyny Jastrzębskiego Węgla. Tak, no tutaj hmm. na pewno dobry mecz, dobry mecz Kamp i dobry mecz Konarskiego. No, te mecze Konarskiego są trochę przeplatane, tak lepszy, gorszy, lepszy, gorszy. Od kilku od kilku ale z kolei, kolejek. w dobrej formie na do jakiegoś czasu jest Tomasz Fornal. Tak, Tomasz Fornal myślę, że też no, w akces do reprezentacji zgłasza. Myślę, że na wyjazd do Tokio jest już za późno. <grym> w szczególności, że konkurencja jest bardzo duża, no, ale jak sobie pomyślę o tym, że y, mamy Leona, Kubiaka, Śliwkę, Kwolka, y, Fornala, Szerszenia, Bednoża, Bednoża y, Halabę, no to w zasadzie. W zasadzie jest z czego czerpać, i wydaje się, że kto by tam nie, nie, nie wyszedł na boisko w trakcie Ligi Narodów, to, to na pewno może, może swoją cegiełkę dołożyć. No i na pewno Tomasz Fornar w takiej dyspozycji na, na powołanie do tej szerokiej kadry reprezentacji zasługuje bez, bez cienia no z wątpliwości. Kolei, z kolei, jeśli to spotkanie ogląda Wital Heinen, to na pewno nie zanotował sobie w swoim notacie Nikolasa Szerszenia, który zagrał pierwszy od wielu spotkań słabe spotkanie po prostu chyba i to też... żadnego, żadnego asa no. chyba nie zaserwował. Właśnie prawda? tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, to był chyba pierwszy mecz bardzo dawna, gdzie ani jednego asa serwisowego mm, przyjmujący zespołu zsuwał, nie zanotował. No i no, każdy zawodnik ma prawo do słabszej formy. Nikolas Szerczyn miał ten taki moment, w którym brylował i tam niebotyczne wyniki i niebotycznym był ze wsparciem też dla swojej drużyny. No ostatnie spotkanie nie aż tak udane, no ale mówię, no lepsi zawodnicy od niego na tle, znaczy lepsi, lepsi, bardziej doświadczeni zawodnicy od niego na tle takiego Jastrzębskiego węgla też nie byliby w stanie zbyt dużo, zbyt dużo poradzić. Więc dobry mecz Konarskiego, dobry mecz Fornala, no i dobry mecz Weigrasa również. Więc, więc ten jeden set suwał kto i tak, wydaje mi się, że był naprawdę, naprawdę niezły, niezły rezultat dalej sobotni mecz. Tak, Pierwszy dalej lutego za grupa za to Kędzierzyn-Koźle z Radem Czarnym i Radom. To na pewno problemy zdrowotne w Radomiu. Nie grał Mateusz Masłowski. grał Protopsaltis jako drugi libero razem w parze z Michałem Ruciakiem. Oprócz tego nie było w składzie Djanek Więcica, w szóstce wyszedł Michał Kędzierski, więc trochę komplikacji zdrowotnych się w Radomiu pojawiło. Nic dobrego to nie przyniosło, no bo gładko spotkanie wygrała Zagsta 3-0. Tak, no kolejne Duże problemy w Radomiu. Tak, kolejny mecz, w którym się mm, walcem przejechali e, rywale nad... Z tej, znaczy ta czołowa tak. czwórka się przejechała w kolejnym no, panowie, walce. Panowie, 19 punktów Butryna, samym Karolem się, się niczego nie ugra, bo, bo poza nim, no to Wodarczyk przyzwoicie, jak 11 punktów, jak patrzą na ten sezon, to dobry występ, ale no nie było Brendan Sander bardzo słabo, Bartosz film bardzo słabo. Tak, no. Robert, Robert Rie, się do dymisty, ona została nieprzyjęta, Nie ciekawie się dzieje w Radomiu, a myślę, że to jest drużyna trapowo i traci szansę na awans do Z tym traceniem to też jest tak, że mówię. Ja bym jeszcze się bardzo powstrzymał, bym się na nie tak, wiem, kolejne Tak, Ale jakie dwie... masz lepszej gry. Wiesz co, nie mam, nie mam symptomów lepszej gry, ale chodzi o to, że no w zasadzie w każdym momencie może, to pamiętacie jak z Piotrem Zielińskim w reprezentacji Polski było, że czekamy aż się obudzi i coś mu się w głowie przestawi, może komuś się przestawi w głowie, całej drużynie co musiałoby co prawda, ale, ale no nie skreślajmy jeszcze w zasadzie nikogo z, z tych miejsc, nie wiem, 7, 13, tak? Nie tak, ale wiesz, chciałem moment. o tym powiedzieć o następnym meczu też przy okazji, przepraszam, zaraz Filip Ci oddam głos, mm -hmm. że oglądając chociażby Lubin i Katowice, no to są to drużyny, które na ten moment prezentują wyższą jakość odkarskiego ja, zdecyd Radą. Zdecydowanie, i wyższą niż Radom, i wyższą niż Olsztyn, i pewnie też wyższą niż Resowie, jak tak gdzieś tam sobie liczymy, liczymy drużyny, które gdzieś tam się w bezpośredniej konfrontacji znajdują. No ale wiesz, będą jeszcze mecze bezpośrednie i tych spotkań będzie dużo. I tak wiesz, nie, nie, nie szedłbym aż tak mocno, oczywiście to jest moje zdanie w kierunku takiej analizy, że no w tym momencie ktoś tam wygląda lepiej, a ktoś wygląda, wygląda gorzej. No ten przegrał z Rysowią 3 do 1, a potem pojechał do Katowic i u siebie i potem pojechał do Katowic i urwał punkt. No to jakbyśmy szli taką prostą zależnością, no to by wyszło, że no nie powinni z Katowic wywieźć ani jednego punktu, a... Jednak się udało, więc, więc, więc wydaje mi się, że każda, każda drużyna trochę na to liczy i kibice każdej drużyny tam z dołu tabeli, że no może jeszcze właśnie Atocha Drawa wróci do zdrowia i tak dalej. Ogólnie moja, moja teza jest też taka, że w tym momencie to w zasadzie wystarczy mieć dwóch liderów w przyzwoitej formie, dwóch skrzydłowych i, i z w miarę zabezpieczonym przyjęciem i jesteś w stanie w tej lidze naprawdę punktować i to pokazuje też na przykład Kuprum Lubin. Tak, tak, w skrócie mówiąc można być mocnym słabością innych, bo tych słabych aktualnie nie brakuje w naszej lidze. Do pewnego momentu nawet jest będzie, chyba przez 9 kolejek nie był w stanie zdobyć żadnego punktu, po czym będzie Będzinianie się dosyć konkretnie od tej słabej dyspozycji odbili i wyglądało to już bardzo przyzwoicie, tak można powiedzieć. już A propos jeszcze No to szykuje się dość interesujące chyba spotkanie w najbliższym, Poniedziałek, bo akurat Radomia przyjeżdża przyjeżdżać wreszcie Resovia. czyli Są zespoły, które ostatnio nie mają dobry pasy i taki bezpośrednie starcie między nimi. czyli poniedziałkowy? Znowu, 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 poniedziałkowy prime time? Tak, będzie w, w poniedziałek. No był mecz zbyt głośco, ten, ten, ten mecz Rysowie, a Czarni też na pewno będzie bardzo interesujący. No i już wspomniane kuprum Lubin z GKSM Katowice 3 do 1. Dobry mecz Lipińskiego, dobry mecz Ziobrowskiego, no jakby Kuprum. Pokaza pokazało to, że w zasadzie no, dwoma zwycięstwami za trzy punkty e, z rywalami bezpośrednio do, mm, do, 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 do awansu, no jesteś w stanie, czy w zasadzie nie wiem, no jeszcze wyjmując krebę chatów przed nawias, no to Kuprum 3-1 z suwałkami. 3-0 z Resowią i 3-1 z Katowicami. 9 punktów na bezpośrednich rywalach spowodowało, że Kuprum pierwszy raz w tym sezonie jest w czołowej ósemce, na siódmym miejscu. A konkretnie tak na siódmym miejscu właśnie. Tak, że już, no to pokazuje, na krótkim dystansie, się można swoją sytuację w tabeli zgoła odmienić, dlatego jeszcze nie skreślałbym szans żadnej z drużyn, chociaż mam duże wątpliwości co do możliwości utrzymania w lidze zespołu z Bydgoszcz, a Poza Bydgoszczanami, myślę, że jeszcze każda z drużyny nie musi zapominać o play-offach. Hmm, właśnie w Katowice przetrzebione kontuzjami, no już tam chyba nawet sam trener Daszkiewicz wspominał po, po meczu, że już trochę zabrakło odejścia w, w, szerok, w szerokim składzie zabrakło alternatyw, które, które mogłyby wejść z, wejść z ławki i drużynę pociągnąć do tego nie wiem, breka chociażby z Kuprum Lubin, no Kuprum Lubin 3 do 1, tak czy inaczej i, no i wydaje się, że to jest jak na razie jakiś tam czarny koń, może czarne źrebiątko, pomarańczowe źrebiątko. Mm. <laughs> może, może w, tym, w tym, tym kierunku idąc, no i oni jeszcze cały czas mają wszystko w wy w swoich rękach. O meczu Warszawy tak za... wydaje się jeszcze o Lubina, że tak w ostatnim czasie weszli na trochę wyższy poziom gry. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało w dwóch najbliższych meczach, bo oni mają Jastrzębski Węgiel i Zaksy Konieczny na rozkładzie, więc to będzie duża weryfikacja chyba Lubina, tak mi się wydaje. Ha, no właśnie, no i tam może już pozostawimy sobie dyskusję na temat, na temat sytuacji w tabeli na kolejny odcinek, natomiast myślę, że już wtedy będziemy po pierwsze po części tych spotkań zaległych rozgrywanych teraz wtorek-środa 4-5 lutego, i po meczach weekendowych, myślę, że już będziemy w stanie powiedzieć dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o postawę poszczególnych drużyn. O meczu Bydgoszcz-Resowia 3-2 i Warszawa-Zawiercie 3-0, też już troszkę opowiedzieliśmy, więc wydaje mi się, że teraz możemy płynnie przejść do wyboru naszej podstawowej siódemki. Siódemki wspaniałych z poprzedniej kolejki Plus Ligi. Szósty set. I zaczynamy od pozycji atakujących, no to tutaj Michał Filip, już wspomniany przez nas w, w tym odcinku, no, najlep, jed, naj, no świetny mecz, wydaje mi się najlepszy atakujący. Jednogłośnie, tej jednogłośnie tak I wydaje mi się, że trudno, żeby Bydgoszcz wygrała ten mecz bez takiego zawodnika na takim poziomie, grającym jak Michał Filip właśnie na pozycji atakującego. Tak, no plus nawet samo to, że w kluczowym momencie Money Time też zaserwował Asa i no szereg argumentów można byłoby szukać, e, drugi atakujący. Kto tam? Dawid Konarski, Mariusz Wlazły. Hmm. Arpad Barotti. Cztery Arpad... ataków tylko nie skończył. Arpad Barotti. E, ja bym tylko szybko powiedział: Mariusz Wlazły, bo, bo cytując ruka Jakuba, chłop ma 40 lata, a w nas zagrywką. <laughs> no dobra, no to, to w sumie nie. Przekonałeś. Tak, mnie, mnie też przekonałeś Mariusza Wlazłego. Możemy na pewno. Na pewno umieścić dalej, rozgrywający. No to Marcin Janusz, też już wspomniany. Wydaje mi się, że no, jego gra na mnie zrobiła naprawdę bardzo duże wrażenie. Natomiast no nie, nie należy zapominać o kilku innych kandydaturach też. Blizzard pewnie. No pff, tak, oczywiście, no, Blizzard, No jako, że jesteśmy <grych> tak się śmieję z tego. Jak ale to się nazywało tubą propagandową zespołu tak, z Warszawy. Ktoś tak, tak nas nazwał kiedyś? Tak. No, no <grych> właśnie, no ale to. Dobra. No ale tak czy inaczej, no wydaje mi się, że Antuan Blizzard też dołożył swoją cegiełkę do zwycięstwa Warszawy, ale może Michał Masny, Bydgoszczy, kilka dni rozegrał i tak, znaczy, kilka tak. dni treningów i, i tyle. A to, to kto, kto na pierwszego? Janusz... Bo 3-0? Janusz myślę a drugi Michał Masny. No to możemy tak zrobić. Marcin Janusz, Michał Masny. No i co? Znowu nie ma nikogo z Warszawy i co teraz hejterzy? No, żartujemy sobie tak, oczywiście. oczywiście. Tak, oczywiście. Nie uważamy się za tuby propagandowe zespołu z Warszawy. Ani żadnego innego zespołu. Mam przynajmniej takie tak ma taki mam nadzieję. Taką mam nadzieję. Mm, przyjmujący. No to tutaj Tomasz Fornal, bardzo dobry mecz. A... Kto jeszcze tam dalej się wyróżniał? Lipiński, Bartłomiej Lipiński. Bartłomi, Bartłomiej Lipiński. Bardzo dobry mecz w, w barwach Kuprum z KKSM no Paweł Halaba, czyli w sumie Forna Lipiński Halaba. Nie wiem, kogo tam jeszcze czwartego. Dobry mecz też na pewno Milota Ebadipura. Tak, do, no właśnie, dobry mecz Ebadipura. Niezły mecz Kwolka też. Mm, no ja ale... myślę, że bez, bez dyskusji, tak mi się wydaje, przynajmniej Tomasz Furnal, to trzeba by znaleźć kogoś do Pary z nim. Tak, Tomasza Fornala i myślę, że tak. myślę, że Paweł Halabę, może? Okej. Okay. W sensie. Okay. Nie, 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 chcę jakoś tutaj się specjalnie rozwodzić. No i nie wiem, nie będę szukał, nie wiem, trzech argumentów za jednym, za drugim zawodnikiem. Po prostu Paweł Halaba wrócił do, do Gdańska po, po kontuzji i wydaje mi się, że on też dwie serie punktowe zrobił w kluczowych momentach setów. I pozwoli błyskawie odjechać. Bo grze zespołu, jak to dużo dało jego powrót po prostu. Tak, tak. Wpływ na drużynę. Więc, więc myślę, że Paweł Halaba i Tomasz Fornal, no i na ławce Mirate Badipuri y, Bartłomiej Lipiński. Pasuje? Środkowi, tak środkowi no to tutaj Bartłomiej Lemański też no 15 na 20 no co prawda włożony trochę na bloku i to mi tutaj pewnie zgrzyt. Druga szóstka z mojej strony u niego byłaby chyba wskazana. No to, no, no to bardziej tak. Filip też się zgadzasz? Czy? Znaczy ja myślę, że raczej bym go mimo wszystko dał do Pierwsze no, dobra, to to też... no, no dobra, in... to zastanówmy się nad innymi kandydaturami, i potem no będziemy no właśnie, no właśnie. myśleć. No Graham Wajgras 5 bloków i chyba 7 na 8 w ataku. No i... Ja bym go dał na pewno. Więc myślę, że, tak, że, tak. że, że bardzo wyróżniająca się postać. Piotr Nowakowski, no, momentami ośmieszał. Na, na żywo to wygląda naprawdę imponująco. No, tak się śmieją komentat... znaczy, komentatorzy, się nie śmieją, ale tak często powtarzają o niebotycznym zasięgu. No to ten niebotyczny zasięg jest. Więc na pewno Piotrek Nowakowski w tym szerokim gronie kandydatów z mojej strony się znajduje. Hmm, czyli Wajgras, Nowakowski, Lemański. Hmm, kto dalej? Wiśniewski też bardzo dobry mecz. Też. Przemysław Smoliński też na pewno. Przemysław Smoliński. No ale myślę, że grałem Wajgras. Chyba jednak naj, największe wrażenie na mnie zrobił ze wszystkich. No plus tego podstawowego tak, zadania, myślę, tak. zadania środkowych, czyli bloku też się wywiązywał bardzo dobrze. Hmm, tak. No i kto, kto do pary? Wiśniewski, on też i skuteczny i w bloku i zagrywką, więc, więc tam sporo punktów, jak na 300 pojedynek, jak na środkowego. Więc... Okej, okay, niech będzie Wiśniewski. Więc niech będzie Wiśniewski i w, na ławkę, no to co? Nowakowski, Piotr i Bartłomir Mański? Tak. A, okay. no i super. No i zostaje nam pozycja Libero, i tutaj na pozycji Libero, jak zwykle, no jest problem tego typu. Może no, trzeba byłoby pewnie wszystkie mecze od deski do deski obejrzeć, żeby. Żeby wybrać tego jednego Libero, który się wyróżniał, no ale wydaje mi się, że Kuprum kolejny mecz wygrywa, no to Jędrzeja. To, tak, to Jędrzej Gruszczyński Jędrzej, Jędrzej. Jędrzej i gry w obronie na pewno bardzo dobre statystyki przyjęcia. A macie Olenderek. Pary. No, okay. Coś jeszcze? no Macie Olenderek, Damian, Damian Wojtaszek. Wojtaszek, te bomby w, więc, to chyba więc, też. Więc kilka bomb przyjmował, więc. E... To już decyzję, decyzję pozostawiam Wam, ja się nie upieram. Czy w jeśli bym miał zawodunku. wybrać między Olendercim a Wojtaszkiem, Wojtasz. to stawiam też tak jak Kuba powiedział na Damiana Wojtaszka. No to mamy podsumowaną siódemkę kolejki, jeszcze tylko przypomnijmy sobie ten pierwszy, ten pierwszy i drugi skład. No to pierwszy skład, no to co, na rozegraniu mamy Janusza, na ataku mamy Michała Filipa, na środku mamy Graha Mawajgrasa i, a, i Łukasza Wiśniewskiego. Na przyjęciu tak. Tomasz Fornal, i, 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 i Paweł Halaba. I Paweł Halaba, tak i na libero Jędrzej Gruszczyński. Jędrzej Gruszczyński no i drugi skład, czyli Michał Masny, e, Mariusz. Wlazły, wlazły. Mariusz, wlazły. Ja. Mariusz wlazły Bartłomiej Lemański z Piotrem Nowakowskim, e, Bartłomiej Lipiński, kolejny Bartłomiej z, a, z, 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 z Miladem Ebadipurem. Lubina? Tak mi się wydaje? Milady, Milady, z Miladem Ebadipurem i na Libero mamy Damiana. Wojtaszka. Więc Polsko. Polsko dość dużo. Jak zawsze w limicie. Tak, jak zawsze w limicie się mieścimy. A, no i żeby się zmieścić w tym limicie czasowym też godziny na nagranie odcinka. Myślę, że już nie będziemy przedłużać. Kaszanki, kolejki ja osobiście nie mam. Możemy posłuchać jingla. Chcecie posłuchać kaszankę, czy, czy oszczędzimy sobie? Poczekajmy, na za tydzień będzie Liga Mistrzów, wraca też, to będzie już bardziej w klimacie. Dokładnie, no więc oszczędzimy jingla kaszanki i oszczędzimy już Wam naszego zrzędzenia. Mamy nadzieję, że słuchało się bardzo dobrze. A, a za uwagę w tym odcinku 6 Seta dziękuję trzyosobowy skład Piotr Złoch. Kuba Lewandowski i Filip Urfanty. Do usłyszenia na siatkarskim szlaku.